Na górę, jak się nazywa? The Beat. Jak? The Beat. Nie The Beat. Anton! Serra Grossa jest do zdobycia. Nawet tam widać. Nie wiem, czy widać to na kamerze. Ja to widzę. Jest. Jest wejście tajemnicze. Tego typu wejścia są i po drugiej stronie, i po trzeciej stronie, i po czwartej stronie. Jest dużo różnych możliwości dostania się na sam szczyt. To jest po prostu zagadka i coś przepysznego, coś przepięknego, coś niepowtarzalnego. Ta góra jest obowiązkowa, jeżeli jesteśmy w Alicante. To jest punkt strategiczny w tym mieście za dawnych... Ach, widzę kraty. Jednak się nie dostaniemy do wnętrza. Prawdopodobnie każde takie wejście jest zablokowane ze swoich pobudek. Tego się nie dowiemy dlaczego. W Alicante kryje się tajemnica, którą wiele osób zna, ale niewielu widziało. Góra, która nie jest górą i pewne złoża, które nie wyglądają jak złoża. Są to pozostałości po dawnej brytyjskiej rafinerii, która śpi pod wzgórzem Molinet w Serra Grossa. Prace rozpocząć miały się na początku 2024 roku. I choć wielu mieszkańców Alicante o tym wie, ten nagi kopiec La Centara, na który wielu się wspina, aby podziwiać sztuczne ognie Pohugares, to tak naprawdę pusta w środku góra, w której znajdują się jedne z najbardziej niesamowitych pozostałości przemysłowych w całej Europie. Stare magazyny rafinerii La British mają ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, podzielonej na 8 dużych zbiorników centralnych i 16 mniejszych po bokach ukrytych pod górą. Obiekt oczekuje na przekazanie z Ministerstwa Finansów Radzie Miasta Alicante, by móc wrócić do życia. Wydaje się jednak, że ten długi proces dobiega końca i czeka na rozwiązanie problemów związanych z rejestracją gruntów u różnych właścicieli, z których część nie została jeszcze zlokalizowana. Brytyjczycy są dziedzictwem samym w sobie, są sami w sobie bardzo zainteresowani, dlatego opracowaliśmy minimalny program gwarancyjny adaptacji, która pozwoli uniknąć elementów zewnętrznych w stosunku do ich natury, ingerując w jak najmniejszym stopniu i tak, aby wszystko było odwracalne, wyjaśniają Escalar, autorzy projektu przedstawionego ministerstwu. Tak naprawdę ta wyjątkowość wynika z tego, że jest to unikalny ślad przemysłowy, który nie istnieje nigdzie indziej na świecie. I nie tylko dlatego, że jest to zbiornik wykuty w skalę, ale także ze względu na historię jego budowy. Historia rafinerii rozpoczyna się w 1875 roku, kiedy to z huty stali przekształciła się w rafinerię produktów naftowych. Po kilku zmianach właścicieli przeszedł w ręce publiczne na rzecz Campsy. To właśnie w kontekście niestabilności politycznej zdecydowano się rozpocząć rozbudowę swoich obiektów pod górą. Pierwszy projekt rozbudowy datowany jest na rok 1932, jednak wojna domowa w Hiszpanii zmodyfikowała pomysł ochrony złóż w sercu Molinet. No zobaczmy, intrygowały mnie te przecudne, tajemnicze wejścia wewnątrz skały. Ale czy tam będzie nam dane wejść? Tylko nie wiemy, nie wiemy. Nie wiemy i to jest przerażające i fascynujące, czy są te tunele dostępne, raczej nie. Ale mam nadzieję, że spotkam choć jeden. Świruję, ale lecimy, zaraz się widzimy. Wydawałoby się, że jest to coś niesamowitego, ale tu jest wiele szlaków. I jest droga cudna, przeprosta i przebanalna, przynajmniej pierwsze chwile, które nam towarzyszą. Bo przypiąłem się do jakiejś grupy turystów. Jest dość bezpiecznie, bo jest to szeroka droga. Musimy tak. Ale mimo wszystko, zobaczę mgnieniu oka, proszę Państwa, jesteśmy na wysokości kilku pięter. Ale bajka. Ale bailando. Ale baila loco. Ale bajeczka. Ale kaska. I kaktus. No ale co, wodyczku? Maciej, wychodził latarno na nas chory. No, Czesi, Hiszpanie, Polacy, Ukraińcy, wszyscy tutaj są. O mordę kasztana. Ty... czeski chłanie. Przyżyła. Tu jest czeski Pepik. Ty, Pepik, jak masz na imię? Jak se menujesz? Ondra, czyli Andrzej po czesku. Zdobyliśmy, proszę Państwa, szczyt. Szczyt Mount Everest,
przy tym się chowa. Co to jest za szczyt, książę? No. Co? Co to za góra? Mountain. Mountain, dobrze i bardzo dobrze. I tam jest drugi, Macie, tam jest drugi. A tam jest Santa Barbara. To by było, proszę Państwa, koniec. Jestem zaskoczony, bo wchodzi się raptem 5 minut. Góra powala swoją wielkością, wysokością. Wydaje się, że będziemy tu wchodzić kilka dni. I jest naprawdę bezpiecznie, bo ja wiem, co mówię, bo bym od razu chodził w pampersie. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. I bardzo polecam zwiedzić to też miejsce dla fanów wysokości plus widoków i skałek. W ogóle to jest ponoć odrębne wejście dla wow, na motorówkach, na żoglach. No dobra, dobra, cwanioczeczku, ty okrągłoziemco, bo mi mów płaskoziemco, patrz. Patrz jaka równiutka, Poczekaj, i co, i mi powiedz, że jest ziemia okrągła. To ja ci powiem, że tu nie kłamie, no. Nic nie, panie Maju, po czesku. Ale zobacz na te drogi, patrz na te góry. Tam jaka wielka. To jest po prostu niesamowite i niepowtarzalne. No piękne ptaszki latają. Dzieciaki mają gęby otwarte. Bardziej niż... Ja nie mam. Pozdro. Nie masz. Subskrybujcie kanał. Bombastyk. Żartikiem. Ale naprawdę przepięknie. Przepiękna pogoda. Fajnie się tutaj wybrać troszeczkę tak pod wieczór, bo my jesteśmy około godziny 18-19. Która jest godzina? Nawet nie wiem. Chyba 19, daj mi tą szyszkę. I proszę sobie wyobrazić, siedzimy na górce. Serra Gros. No, dawaj krytycik. Dobra, czeski krecik rzucił. A proszę Państwa, tam, dosłownie, Santa Barbara, najsłynniejszy zamek Alicante. I port. No, tutaj ludzie rzucają kamieniami. Też się tak zdarza, proszę sobie wyobrazić, że kamienie latają wokół naszych głów. Kto to robi, tego się nie dowiemy. Ale jest naprawdę miło, wesoło, pogoda sprzyja. No są, proszę Państwa, tunele. Widziałem z kilku stron wejścia. One są poblokowane. My żeśmy już zrobili i pocałowali to, co chcieli, tylko ja... Liczyłem, że wejdę w tajemne tunele tejże góry. One są wydrążone w środku. Nie dowiem się o tych chyba zbytnio szybko i prędko, bo ujrzałem, że są tam kraty. Chyba, żebym na Spartana, na dzikiego, gdzieś po cichutku sobie podszedł i spróbował to pocałować. Dobra, po zejściu ze szczytu, proszę Państwa, możemy się przejść laparczkiem. Ścieżynka wydeptana i piękna. Dróżka niczym dla staruszka. Jest tutaj naprawdę ładnie i ciekawie. O, nawet Mewa coś chciała nam powiedzieć. Zerknijmy na tę stronę. Droga przebanalna, widoki przepyszne, przygoda przesympatyczna i obowiązkowa. No super. Dziękuję pięknie, miłego, wpadajcie na kanał. Do zobaczenia. Jak jest po hiszpańsku? Do zobaczenia. Ej! Ondra, jak jest po hiszpańsku? Do zobaczenia. Buenos dias, amigos, muchachos, por favor, Alicante. A la masacra.